Siemanko, z tej strony Czoklet, witam was w kolejnym filmie na moim kanale i witam was we vlogu z Londynu. Tylko jeszcze jestem w Polsce, jeszcze jestem w pokoju i tutaj się pakuję i jeszcze nie ma Londynu, spokojnie, jeszcze, chwila. Ja najpierw muszę się spakować, muszę pójść na lotnisko, pojechać na lotnisko, muszę wsiąść w samolot, polecieć samolotem i wtedy dopiero będziemy cokolwiek ogarniać. A, no i najpierw jeszcze musimy pójść po Gaenali. Tak więc... Okej, spakowałem się, zjadłem, teraz piję sobie soczek i oglądam sobie Izaka. Jesteśmy w Londynie, jak pewnie widać. Ludzie jeżdżą w ogóle po złej stronie drogi. Ja nie wiem w ogóle, co oni tutaj robią. Ale tak czy inaczej, idziemy teraz do hotelu i cała reszta, wszystko co się będzie działo ważnego, będzie dopiero jutro. Więc dopiero jutro będzie taka, wiecie, prawdziwa relacja. Na razie zwiedzamy. Jest sobota, godzina 9 i o godzinie 9 powinniśmy już być pod Comic Conem. Powinniśmy już być umyci, najedzeni i stać pod halą. Ale nam się bardzo niewygodnie spało, jak pewnie możecie po mnie zobaczyć, jak ja wyglądam. Strasznie niewygodnie nam się spało, więc po prostu musieliśmy sobie te 2 godzinki dłużej pospać. Ale spokojnie, zaraz jedziemy, może pojedziemy nawet metrem, więc... Zaraz się widzimy. Okej, jesteśmy już na Comic Conie. Jestem strasznie zmęczony, ale dostałem moją kanapeczkę, której nie widzicie, ale tam jest taka fajna kanapeczka. Kosztowała mnie 6 funtów. To wychodzi ile? 30 zł za kanapkę. Tak. Ale dobra, zjemy, napijemy się. Mamy taki dziwny... Pokaż. Jest takie pyszne. Mamy coś takiego, jakiś soczek, więc spróbujemy coś z tym zrobić. No i słuchajcie. Kolejny przystanek Tomska. Idziemy polować na zdjęcie z Tomską, tak więc widzimy się pewnie za chwilę. Chyba, że będą jakieś przebitki. Jest już połowa soboty, koło godziny 15. Tak więc... Czy spełniłem swój cel na dzisiaj? Tak, spełniłem swój cel na cały wyjazd do Londynu, ponieważ spotkałem Tomskę. W sumie po to tu przyjechałem, tak szczerze wam powiem, przyjechałem tu tylko i wyłącznie po to, żeby spotkać Tomskę. I udało się. Mam też plakat. Gdzie ten plakat? W plecaku. Dobra, mamy też plakat. I mam też zdjęcie na Instagramie z Tomską, więc jeśli chcecie, możecie sobie teraz na dole w opisie macie link do Instagrama. Mam nadzieję, że polajkowaliście, że widzieliście. No i dobra, idziemy zwiedzać inne rzeczy. Jest jeszcze hala z grami i są jeszcze w ogóle 2 inne hale, na których nie mam pojęcia co jest, ale zaraz to zobaczymy. Thank you.
nas sikał się. Właśnie uświadomiłem sobie, że nie nagrałem dla was żadnego pożegnania z Comic-Conu. Po prostu wyszliśmy, miałem nagrać jeszcze jak macham do Comic-Conu, ale się zapomniałem. Tak więc jest niedziela. Pewnie zauważyliście po tym, że mam nową koszulkę. Tak więc jest niedziela i teraz idziemy sobie po prostu zwiedzać, chociaż nie wiem, czy to wypali, bo zapowiada się burza. Więc będzie padać. Jak to w Londynie z reguły pada. Więc nie wiem, może do jakiegoś muzeum pójdziemy, może nie wiem co. Najpierw pójdziemy do Starbucksa, wypić kawę, bo jest poranek, dobry moment na kawę i potem pojedziemy metrem gdzieś tam w stronę Big Bena, w stronę Pałacu Westminsterskiego i zobaczymy co dalej. Tak czy inaczej, jeszcze wam pokażę jedną rzecz. Otóż kupiłem sobie koszulkę. Oto i moja koszulka. That's very nice. Okej, słuchajcie, mamy problem, bo uciekł nam pociąg na lotnisko i nie wiemy, czy uda nam się w jakiś sposób dotrzeć do samolotu, więc nie wiem, czy nie utkniemy w Londynie. Trzymajcie kciuki. Accommodation can be found in the blue seats towards the rear of the train and standard accommodation can be found in the red seats towards the front of the train. These Midlands trains operate a non-smoking service. Please do not smoke anywhere on board. This includes toilets and vestibule areas. No i jesteśmy w Polsce. Byłaś nieostra. No nic. Muszę wam powiedzieć, że PKP nie jest takie złe. Jeśli znajdzie się wagon z pierwszej klasy przemieniony na wagon drugiej klasy, to jest całkiem spoko. Mamy rolety, mamy stoliczki, których nie widzicie. Poczekajcie, ściemnię wam. O. Mamy stoliczki, mamy panie leżące na kolanach. Muszę wam powiedzieć, że jest całkiem wygodnie. A, zapomniałem, pociąg się spóźnił godzinę. To nie polecam. We'll be right back.